Siema, z tej strony Eru, witajcie w kolejnym odcinku z kariery Legion Warszawa. I na początek chciałem wam powiedzieć, że jeśli lubicie tą serię, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli tego nie robicie. Oraz kliknijcie ten dzwoneczek obok subskrypcji, jeśli chcecie dostawać powiadomienia o materiałach z kariery Legion. Więc to tyle. Możemy przejść oczywiście do meczu z Wisłą Kraków. Więc oczywiście na początek konferencja prasowa. Motywujemy Legię przed meczem z Wisłą, bo to będzie na pewno ciężkie spotkanie. O kurde, coś mi się tu źle klikło, ale dobra. Możemy już przechodzić do tego spotkania. I pasowałoby w tym meczu być składem rezerwowym, bo następny mecz będzie z Borussią Dortmund. Więc dobra, tu zagra Holding, może już zagrać w sumie. Relaya zastąpi Chlouszek. Jowić tak, Hameda możemy. Hamed. Dobra, damy szansę Kopczyńskiemu, nie Hamed. Dobra, i takim składem wyjdziemy na mecz z Wisłą Kraków. Więc dobra, zagraj mecz. Jesteśmy gospodarzami. Takie stroje. Więc ja już was zapraszam na to spotkanie. Legia Warszawa kontra Wisła Kraków. Będzie to na pewno ciężkie spotkanie, ale miejmy nadzieję, że 3 punkty będą nasze. Teraz Kucharczyk. Kucharczyk oddaje strzał! Tak jest, 1-0 w 23 minucie meczu. Fatalny Kucharczyk strzela bramkę na 1-0. I koniec pierwszej połowy, wygrywamy 1-0 składem rezerwowym, więc jest naprawdę dobrze i miejmy nadzieję, że ta druga połowa będzie jeszcze lepsza. Do Priowicza piłka. Priowicz przy piłce oddaje strzał! Niestety kolejna poprzeczka. Priowicz w tym meczu ma pecha, co strasznego. Pass down. Winter zgrany do Nikolicia. Nemanja, Nikolic, Priowicz! Priowicz znowu przed szansą zdobycia bramki. I Priłowicz oddaje strzał, tak jest, 2-0, jakże ważna bramka naszego klubu. Priłowicz w końcu się przełamał i w końcu pokazał, że on góruje w waszej ekstraklasie. Jest 2-0. I koniec meczu, wygramy 2-0 składem rezerwowym, więc naprawdę jest to świetny wynik i nasz klub pokazał, na co go stać. Więc możemy przejść do następnego spotkania. Jesteśmy już po meczu z Wisłą Kraków i naprawdę drużyna pokazała, że jest w bardzo dobrej formie. I za chwilę przejdziemy oczywiście do meczu z Borussią Dortmund, drugi mecz w fazie grupowej. Nie pamiętam dokładnie, chyba w pierwszym meczu był chyba remis, tak. Tak mi się zdaje. Jowicz podwyższył swój overall, więc to mnie naprawdę cieszy. Więc oczywiście konferencja prasowa, motywacja naszego zespołu, bo to będzie naprawdę ciężki pojedynek i zobaczymy, czy Legii uda się wyjść z grupy, bo mamy naprawdę duże szanse. Mamy 5 punktów, tyle samo co Borussia Dortmund. Jeśli w tym meczu zremisujemy bądź wygramy, to będzie dobrze. Więc dobra, tu już musimy się tylko zmienić na nasz główny zespół. I możemy oczywiście przejść do tego spotkania. Gramy na wyjeździe, więc to będzie ciężkie spotkanie. Więc dobra, przechodzimy do spotkania. Legia Warszawa kontra Borussia Dortmund. Mecz naprawdę z najwyższej półki. I czy Legia zdoła pokonać Borussię, to się okaże za 90 minut, więc ja już was zapraszam na to spotkanie. Ciekawej kontry. Piłka do Mule sam na sam z bramkarzem. I czy to będzie bramka? No niestety nie. Pomylił się w doskonałej sytuacji. No niestety. Teraz Borussia Dortmund. Nie. I to jest bramka. No niestety. Przegrywamy w 26 minucie z Borussią Dortmund po takiej bramce trochę z przypadku, ale no Borussia jest w tym meczu na razie lepsza, więc zasłużenie wygrywa. No niestety, co to się stało? Strzał życia! No naprawdę, co Szyrle teraz strzelił, to ja nie mam pytań, aż zabrakło mi słów, serio.
Jak mu siadło, no normalnie, no takie bramki to mogą strzelać, no 2-0. Piękna bramka. O, coś mi padł, przerywa. No i kurde, o. No tak. Piękna bramka naprawdę Szyrklego. Coś niesamowitego. 2-0. Grubiec. Tak jest! 2-1! Łapiemy kontakt z Borussią Dortmund. Thibaut Moulin oddaje przepiękny strzał. Jest już naprawdę blisko. Obok słupka, na szczęście. Moreira. Rzut rożny dla Borussii. Chyba to będzie ostatnia akcja w tym meczu. Takie mam przeczucie. No, Borussia okazała się w tym spotkaniu lepsza, no niestety. Jeszcze próbują powalczyć, ale wątpię, żeby coś z tego już wynikło. Ostatnia akcja meczu. I słupek. Ale no, przegrywamy ten mecz 2-1. No Borussia była lepsza, ale mecz był naprawdę świetny i na wysokim poziomie każdy zawodnik Legii dał z siebie 110% i z tego właśnie były te kontuzje. Więc dobra, lecimy dalej. Jesteśmy już po meczu i tak jak mówiłem, każdy zawodnik dał z siebie 110% naprawdę w tym meczu, ale zabrakło nam szczęścia do wyrównania. No niestety, mówi się trudno, żyje się dalej, ale przechodzimy do meczu z Ruchem następnego. Ten mecz sobie przesymulujemy, właśnie jeszcze muszę teraz sobie zobaczyć, na ile kontuzję będzie miał Ofoe. Znaczy nie, ma Jovic 4 tygodnie, no niestety. Kadra, Egipt, Bułgaria, Polska, Polska, Czerwiński i Pazdan jeszcze, o, dwóch obrońców Legii. Nice. Kopczyński chce... i Masłowski. Kopryskiego raczej zostawimy, damy mu jakąś większą pensję, może się zgodzi. Może zgodzi się zostać. Więc dobra, może teraz zmieńmy na Padziora, może na Priowicza. A za tego damy właśnie Holdinga, mamy na obronie, więc Holding będzie grał zamiast Czerwińskiego. Wintera damy oczywiście na ławeczkę. Za Hamalainena. Hamed może zagrać w sumie. No bo dobra, nie gra ten. Niech gra. Dobra, ten jodłowiec. Bo i tak chyba go po tym sezonie sprzedamy. Więc dobra, symulacja leci za chwilę. Gramy na wyjeździe z Ruchem, więc ciężki mecz będzie, ale miejmy nadzieję, że Legia pokona Ruch. Bo jest w dobrej formie. Krakowia tutaj remisuje z Jagiellonią, ale ja też remisuję na razie z Ruchem. Oleksy, żółta kartka. Jest na razie nieciekawie. 60 minuta. 70 minuta meczu. No i... czyżby to był remis? Tam tak jest, remis z Ruchem. Wynik słaby. Nie ukrywam. Kontuzję ma Jovic. Możemy w sumie kogo trenować. Wintera. Możemy tego Wintera jeszcze bardziej... i Holdinga jeszcze, o, nice. Dobra. Symuluj trening. A Winter sobie nawet świetnie poradził. Nawet dobrze to wyszło. I za chwilę mecz z Koroną Kielce. Wraca po kontuzji Riley, wraca po kontuzji Jovic, więc nice. Konferencja prasowa. Motywujemy Legię. Mogę grać, ale w tym meczu raczej Jovic nie wejdzie, że musisz się do końca wyleczyć. Bo nie chcę, żebyś miał tą kontuzję jeszcze na dłużej. Winter podwyższa swój overall do 65. Mecz z Koroną. Możemy przejść w sumie tym składem najmocniejszym. Więc teraz tylko 3 punkty się liczą. Nawet nie ma innej opcji. Rymaniak, żółta kartka. I nadal 0-0. Co się dzieje z naszą ofensywą? Widać, że... O, Mimule już strzela bramkę na 1-0. Widać, że brakuje nam na Padziora. I obicia naszego. 1-0 na razie, minuta 75 i wyrównuje akurat, ale i łobi
daje nam w tym meczu zwycięstwo, więc mamy 3 punkty. I mecz z Bragą, który rozegramy sobie w odcinku następnym, więc to będzie raczej mecz o wszystko. Też zrobiłem sobie trening ostatni. Padł mi, znowu coś przerywa. Więc mam nadzieję, że ten mecz ostatni z Bragą da nam 3 punkty i PSG przegra z Borussią. Wtedy, bo w takim razie będziemy mieli awans do dalszej fazy Champions League, więc to będzie naprawdę... Wtedy to będzie naprawdę nice. Więc ja już wam dziękuję za ten odcinek, widzimy się w następnym. Zostawcie łapkę w górę, suba. Cześć.